Oto Devon Sanford, który w 2007 roku został skazany od 37 do 90 lat więzienia. Okropne poczwórne morderstwo, którego nie popełnił. Miał wtedy zaledwie 14 lat. Devon spacerował przed domem w piżamie, gdy został aresztowany zaledwie 3 ulice od miejsca okrutnej zbrodni dotyczącej 4 osób i użycia karabinu AK-47. Devon został zabrany na miejscowy posterunek policji, gdzie jak się okazuje policjanci wymusili na nim fałszywe zeznania, stosując naprowadzające pytania i karmiąc go informacjami dotyczącymi sprawy. Co gorsza, jego ówczesny prawnik nie pomógł, przekonując go do przyznania się do winy. Oto co miała do przekazania jego obecna pani adwokat. Biorąc go na cel, dosłownie spreparowali dowody i dopuścili się krzywoprzysięstwa, aby mieć pewność, że ten młody człowiek, że będą mieć winnego. Zaledwie 3 tygodnie później nastąpił kolejny zwrot w tej historii, a spowodował go płatny morderca Vincent Smothers. Smothers został aresztowany za 12 zabójstw, z czego 4 okazały się być tymi samymi, o które oskarżono Sanforda. Brak reakcji wymiaru sprawiedliwości przyciągnął uwagę północno-zachodniego centrum niesłusznie oskarżonej młodzieży, które naciskałoby wznowić sprawę, co doprowadziło do odzyskania przez Devonta wolności w 2016 roku. To był 9-letni powrót do domu. Co zaskakujące, Devon jest szczególnie wdzięczny za swoją wolność jednej osobie, Smothersowi. On mnie chronił, nie policja. Policja mnie wykorzystała. To dzięki niemu mogę chodzić i oddychać swobodnie i wiesz, odzyskałem spokój. Jak się jednak okazuje, czas spędzony w więzieniu nie pozostał dla niego bez wpływu, gdyż Sanford miał trudności z odnalezieniem się w społeczeństwie. Devon Sanford znów w poważnych tarapatach. 25-latek oskarżony o morderstwo i później oczyszczony z zarzutów i zwolniony z więzienia. Został aresztowany za napaść w 2018 roku i tym razem nie było żadnego płatnego zabójcy, który wziąłby winę na siebie. W 1991 roku w dzielnicy Nowego Jorku, Queens, 19-letni Gregory Counts i 21-letni Van Dyke Perry zostali skazani na dożywocie za przestępstwo, którego nie popełnili. Ofierze przystawiono nóż do gardła pod jej domem w Queens, zaciągnięto do samochodu i wywieziono ją do Central Parku, gdzie została wielokrotnie zgwałcona. Ofiara twierdziła, że odpowiedzialni za te czyny byli Counts, Perry i trzeci nieznany mężczyzna. W 2017 roku, gdy już odsiedzieli 11 lat swej kary, projekt Niewinność wznowił sprawę Countsa i Perry'ego, wykorzystując ponowne badanie DNA. Testy DNA na podstawie spermy znalezionej na ofierze wykluczały winę zarówno Countsa, jak i Perry'ego. Prowadziły one do człowieka, który już zmarł. Dziwne, prawda? Dlaczego więc ofiara zmyśliła tak haniebną historię, posyłając dwóch niewinnych ludzi za kratki? Rozwiązanie tej zagadki zagotuje wam krew w żyłach. Ofiara przyznaje, że jej partner zmusił ją do kłamstwa i fałszywego oskarżenia tych mężczyzn o napaść seksualną. Jej partner próbował uniknąć spłaty swoich długów wobec tych mężczyzn. To wszystko dla chłopaka, który chciał uciec przed długami, czego się nie robi dla pieniędzy. Zobaczmy, jak oboje Counts i Perry siedzą w sądowych ławach, podczas gdy słodki dźwięk słowa wolność niesie się echem po sali. Starają się jak mogą, by powstrzymywać emocje. Mimo że są wolni i mogą powrócić na łono społeczeństwa, jasne jest, że ta okropna, niesprawiedliwa historia będzie ich prześladować do końca życia. Counts. To się nigdy nie skończy, wiecie dlaczego? Bo to zniszczyło moje życie i pozostanie moją przeszłością. Z pewnością każdy z was słyszał o sprawie Tomasza Komendy. Był bohaterem jednej z najgłośniejszych polskich spraw kryminalnych ostatnich lat. Mężczyzna w 2003 roku został niesłusznie oskarżony o gwałt oraz brutalne morderstwo 15-latki. Choć sam skazany nigdy nie przyznał się do winy, śledczy mieli stosunkowo mało poszlak, a oskarżony miał mocne alibi, sąd uznał, że to on stoi za zbrodnią, do której doszło nieopodal Wrocławia. Nieugiętość i chęć walki o własne imię sprawiły, że po 18 latach odsiadki Tomasz Komenda jednak wyszedł na wolność i ostatecznie został oczyszczony z zarzutów. Sąd Okręgowy we Wrocławiu w 5 Wydziale Penitencjarnym w sprawie tu obecnym postanawia z urzędu warunkowo zwolnić Tomasza Komendę z odbycia. Proszę sobie. Na wolności rozpoczął nowe życie i założył rodzinę, lecz jak przyznaje, nadal czuje i już zawsze będzie czuł żal do osób odpowiedzialnych za jego odsiadkę. Czuje pan już więcej w sobie trochę tego spokoju, czy wciąż jest jednak ta złość na ludzi, którzy... Oczywiście, że jest złość i chyba będzie jeszcze trochę trwała. Na pewno to nie ma bardzo dużo, tak naprawdę panu szczerze, że mam bardzo dużo żalu również do... W tamtym czasie, oczywiście nie mówię w dzisiejszych czasach, do tych dziennikarzy, którzy mnie obczerniali. Ja chciałem rozmawiać z dziennikarzami, tylko dziennikarze nie chcieli przyjechać do mnie do zakładu karnego i nie chcieli ze mną przeprowadzać żadnych wywiadów. Jak sam przyznaje, w zakładzie karnym był bity oraz torturowany przez więźniów, a jego życie przypominało jeden wielki horror.
W nocy kładł się ostatni, aby mieć pewność, że dożyje następnego dnia. To bicie, torturowanie, jak pan mówi, to był stan permanentny, czy to tylko się zdarzało? Powiem, że walczyłem z tym 6540 dni. Tak było w nocy, kładłem się ostatni po prostu, żeby wiedzieć, że dożyję następnego dnia. Moje życie to był jeden wielki horror. Jeden wielki horror i tak trwało 18 lat. Za zmarnowane niemalże dwie dekady życia pan Tomasz otrzymał 12 milionów złotych zadośćuczynienia i ponad 811 tysięcy złotych odszkodowania, lecz żadne pieniądze nie są w stanie zwrócić niesłusznie odebranych lat życia przez wymiar sprawiedliwości. Zanim przejdziemy do kolejnej sprawy, szybko chcielibyśmy podziękować wam za ogromną liczbę 15 tysięcy subskrypcji. Nie spodziewaliśmy się, że kiedykolwiek osiągniemy aż takie liczby. A jeśli chcecie kolejną część tego filmu, zostawcie tu 2000 łapek w górę, a my go dla was zrealizujemy. Rok 1993, New Jersey. 22-letni Tito Murino zostaje zamordowany w swoim sklepie z kasetami wideo. Kolejna okrutna śmierć poprzez dźgnięcie nożem. Eric Kelly, Ralph Lee, oboje zostali oskarżeni o zbrodnię, z którą nie mieli nic wspólnego. Cała historia została złożona w całość przez policję, wykorzystując przymus i niezbyt wiarygodnego naocznego świadka. Użyli jego zeznania przeciwko Lee i w ten sposób potwierdzili zarzuty. Dopiero gdy znów projekt Niewinność zaangażował się w sprawę, Eric i Ralph zaczęli mieć odrobinę nadziei. Vanessa Potkin. Policja stanowa szła w zaparte. Oni odmówili śledztwa, ten drugi człowiek nie chciał z nim rozmawiać, nie przyjrzał się jego przeszłości. Zamiast tego po prostu ślepo trzymali się tego oskarżenia za wszelką cenę. Lee został zwolniony z więzienia po 11 latach. Jednakże dopiero w 2018 roku, po spędzeniu 24 lat w więzieniu, wolność odzyskał również Kelly po przedstawieniu sędziemu w sądzie nowych dowodów na podstawie DNA. Sędzia. Zatem w świetle tych faktów w toku rozprawy oświadczam, że Lee i Kelly są od tej pory wolni. Zaskakująco słyszymy od sędziego Potelli te oto słowa. Nie wiem jak dla was, ale wolność po 24 latach niesłusznej odsiadki zdaje się być całkiem dobrym powodem do świętowania. Kelly i Lee nie pozwolili, by to zepsuło im humor. Oboje byli głodni, pogodni i wdzięczni każdemu, kto przyczynił się do ich zwolnienia. Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Na razie. Oto Juan Catalan, mężczyzna uratowany przez serial. Jego alibi zostało uchwycone na filmie, ale nie tak jak myślicie. 13 maja 2003 roku 16-letnia Marta Puebla, świadek w sprawie dotyczącej członków gangów, została postrzelona i zmarła przed swym domem w Słonecznej Dolinie w Kalifornii. Dopiero 3 miesiące później FBI aresztowało 24-letniego Juana Catalana podczas nalotu przed sklepem mechanicznym należącym do jego rodziny. Juan godzinami był przesłuchiwany. Wyglądało na to, że zgromadzono już sporo dowodów przeciwko niemu. Rysunek pamięciowy kogoś, kto wygląda jak ty, świadek, który miał zeznawać przeciwko twojemu bratu, ginie. To nie wygląda dobrze, ale Juan uparcie utrzymuje, że jest niewinny i mówi funkcjonariuszom, że próbują przypisać tę zbrodnię nie tej osobie. Kiedy zaczyna się robić gorąco, Juan przypomina sobie, że tego dnia był z córką na meczu Dodgersów, ale stadion pełen dziesiątek tysięcy ludzi. Jakie jest prawdopodobieństwo, że ktoś go tam uchwycił, a tym bardziej jaka jest szansa, by pozyskać takie nagranie? W tym momencie ta sprawa nabiera tempa. Juan przypomina sobie, że był w telewizji, lecz nie w ujęciu kamery Dodgersów. Tak się składa, że Larry David, twórca Kroniki Seinfelda i gwiazda show HBO Pohamuj Entuzjazm, kręcił odcinek dokładnie w tym samym sektorze, w którym Catalan był z córką. Jakie jest prawdopodobieństwo takiej sytuacji? Adwokat Juana skontaktował się z HBO, uzyskał dostęp do nagrania tego odcinka i odtworzył taśmy. Godziny poszukiwań nie przynosiły pożądanych rezultatów, a taśmy się kończyły i już się zdawało, że nie znajdziemy tego, czego szukamy. Ale wtedy, oto ona, szansa jedna na milion, alibi złapane na taśmie. I pointed at the screen and I said, that's him, roll that back. To nagranie wraz z telefonem, jaki wykonał do swojej dziewczyny dokładnie w chwili, gdy opuszczał stadion, doprowadziły do wycofania zarzutów w jego sprawie. Oboje detektywi zostali uznani winnymi wymuszania zeznań i fałszowania raportów. A co do Juana, to cóż, można powiedzieć, że to dopiero odpowiedni człowiek w odpowiednim miejscu we właściwym czasie.